wprost. Już jesteś na żywo. Dzień dobry. Nazywam się Sławomir Gadek. Dzisiaj poprowadzę spotkanie, na które zaprosiła Marta Stożek. Marta Stożek jest liderką wrocławskiego Razem i kandydatką Lewicy z drugiego miejsca, listy numer 3. Na dzisiejsze spotkanie pod tytułem Skąd Państwo ma pieniądze? Zaprosiła Iwo Augustyńskiego, ekonomistę, nauczyciela akademickiego, pracownika Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, autora m.in. książki pod tytułem Nowoczesna teoria monetarna i możliwości jej wykorzystania w warunkach polskich. Ja dzisiaj będę prowadził to spotkanie i chciałbym, żebyśmy zaczęli od odpowiedzenia na pytanie, które jest zawarte w tytule naszego spotkania, a przynajmniej tak zagajenia w tym temacie, czyli skąd Państwo ma pieniądze? Powiedz nam, proszę, Iwo. Witam wszystkich, witam szanowną kandydatkę i pana moderatora. No właśnie, to pytanie takie, które wydaje się wszystkim, że znają odpowiedź, w rzeczywistości, gdzie się nie spojrzeć, to wszyscy opowiadają dziwne rzeczy. A na drugą sprawę, taką najlepszą wskazówką, skąd państwo bierze pieniądze, jest to, co jest napisane na banknotach naszych, czyli że producentem banknotów, czyli pieniędzy, jest Bank Polski, Narodowy Bank Polski. Ale trzeba pamiętać, że nie są to jedyne pieniądze, którymi się posługujemy, bo to na pewno sprawę funkcjonuje w ten sposób, że mamy do czynienia z trzema rodzajami pieniędzy. Jedne to są właśnie gotówka, czyli banknoty i monety, emitowane przez Narodowy Bank Polski, ale teraz obecnie mało kto się posługuje, jest cały ruch tutaj ocalić gotówkę. Większość z nas posługuje się kartami kredytowymi, które no, też zapewniają nam siłę nabywczą, tak możliwość wykorzystywania naszych zarobków, oszczędności. I są to pieniądze, które są tworzone przez banki komercyjne. Jeszcze jest trzeci rodzaj pieniądza, którego nie mamy do czynienia. Jest to bank centralny, który pieniądze na potrzeby banków komercyjnych, które nas nie interesuje. Natomiast to, co państwo bierze pieniądze, no to państwo bierze pieniądze podobnie jak my, tylko że państwo ma swój bank centralny, swój bank, czyli Narodowy Bank Polski w środku Polski, który po prostu w tym momencie, kiedy minister finansów potrzebuje dokonać jakichś wypłat, po prostu tworzy i zapewnia obsługę bankową sektora publicznego. Czyli można powiedzieć, że nasze pieniądze, państwo pochodzą, potworzy pieniądze i pieniądze dla państwa pochodzą z Narodowego Banku Polskiego, który jest teoretycznie niezależny w swoich decyzjach, a w praktyce, żeby realizować swoje decyzje, to musi jest uzależniony od swojego największego, głównego klienta, którym jest właśnie minister finansów, największym w skrócie. Ojej, ojej. Czyli mówisz, że no, skandalicznie wręcz, że to nie od podatnika pochodzą pieniądze, to może pogłębmy to jeszcze i potem wypytam o konsekwencje tego wszystkiego, Marty. Tak. No, pieniądze nie pochodzą od podatnika, no bo pan podatnik musi mieć najpierw pieniądze, żeby zapłacić podatek, tak? No, generalnie w obecnych czasach nie ma możliwości, że ktoś pójdzie, nie wiem, z purą, wołem lub innym produktem, który własnoręcznie wykona jakimś dywanikiem czy czymkolwiek do urzędu skarbowego i powie, że no, przynoszę tutaj mój podatek, tak? Trzeba to zrobić w formie pieniężnej. Na szczęście nie trzeba tego robić w gotówce. Można pójść po prostu bankowi zlecić ten przekaz, ale na końcu jest ten pieniądz właśnie bankowy, wykreowany przez Narodowy Bank Polski, czyli pieniądz publiczny, tak? W związku z tym tak to jest. Najpierw trzeba mieć pieniądz, który został wygenerowany przez sektor publiczny. Tutaj łączę bank centralny z rządem, bo można powiedzieć, że lekarze też ściśle współpracują, no żeby móc zapłacić podatek. No inaczej się tego nie da zrobić. Tak samo jak się nie da płacić podatku w obcych walutach, trzeba je wymienić na skutki. Więc no, na dobrą sprawę to nie jest takie trudne, tylko trzeba się tak zastanowić nad tym, jak to w rzeczywistości wygląda i chyba nie jest to aż takie trudne. Zaakceptowanie może go, do zrozumienia chyba nie jest takie trudne. Okej, dobrze. Marto, rozmawianie o pieniądzach jest i dla, nie tylko dla polityków, polityczek, ale po prostu generalnie w społeczeństwie, to jest troszkę taka straszna sprawa, tak? W sensie to nie jest łatwe. Natomiast kiedy politycy mówią o wydawaniu
publicznych pieniędzy, no to spotykają się zawsze z pytaniami, a jak to zapłacić, a z czego będziemy musieli zrezygnować, żeby i wiele, wiele różnych innych tego typu. Jakie są Twoje doświadczenia z rozmawiania, czy to z mediami, czy to z wyborcami, czy ogólnie osobami zainteresowanymi politycznymi aspektami właśnie pieniędzy? Jakie Ty masz doświadczenia? Opowiedz mi. No. To doświadczenie w Polsce jest jedno, to znaczy, a kto za to zapłaci i nasze dzieci będą to spłacać, albo my wszystkie wydatki publiczne będziemy musieli spłacać. Więc generalnie poruszamy się w takiej narracji, że państwo za wszystko płaci naszymi pieniędzmi. No, przez to jest to dosyć trudny temat do poruszania właśnie z perspektywy nowoczesnej teorii pieniądza. Bo tu najpierw trzeba było wytłumaczyć, tak jak wodowe, zrobić wstęp na początku rozmowy o tym, tak naprawdę skąd, w jaki sposób mamy pieniądze, w jaki sposób one się pojawiają. No to zwykle nie ma czasu. Bo wtedy pojawiają się właśnie, no dobrze, ale wiecie, mamy ten słynny licznik zadłużenia Polski, który tam cyka co chwilę i co chwila rozmowy o tym, jak to strasznie jesteśmy zadłużeni i jak długo będziemy to spłacać. Więc stąd mój pomysł też na tą dzisiejszą rozmowę, żeby trochę zacząć mówić w inny sposób o pieniądzach, tak? I zadłużaniu się państwa i pomysłowi tym, jak ta gospodarka pieniędzmi tak naprawdę wygląda. Mhm. No, rozumiem, że byłoby to ułatwienie, gdyby ten język się zmienił, podejście właściwie do... żeby było bardziej zgodne właściwie z tym, co się faktycznie dzieje. Już rozmawiali o tym, jak wygląda prawdziwy świat, a niewyobrażony. W tym momencie poruszyłaś temat długu, właśnie długu publicznego, którym jesteśmy często straszeni. No i to wymaga, wydaje mi się, wyjaśnienia. I w takim układzie mój wzrok pada na eksperta, więc Igor, powiedz nam coś o tym długu, czy my mamy się jego bać, albo kiedy musimy się go bać, a może nie musimy w ogóle się go bać? Powiedz nam. No tak, tu właśnie Magda poruszyła ciekawy wątek tej zmiany narracji. No tutaj szanowny moderator wrócił do stanu na stare tory, tak, właśnie tej dyskusji o długu. No i właśnie cała zabawa polega na tym, żeby rozmawiać o tym, co chcemy mieć, tak, co chcemy osiągnąć i co możemy osiągnąć przez tego zasoby, tak, bo na przykład no, takim ważnym tematem jest służba zdrowia. Że po prostu no, działa jak działa, ciągle się przewalają jakieś historie w social mediach, jak to nie działa, jak to jest służba zdrowia. Natomiast nikt się nie zastanawia, dlaczego tu jest. Na pewno problem jest na przykład dostęp do lekarzy, tak? Że jest po prostu za mało lekarzy. Tak? No i tutaj jest to taka realna przeszkoda, której no, żadne pieniądze nie są w stanie załatwić natychmiastowym stopniu. Jeżeli państwo doszło do wniosku, że chce więcej wydawać na lekarzy, no to po prostu lekarze będą więcej zarabiać, a dostępności nic się nie zmienia. Tak? Chodzi mi o to, że po prostu nie możemy myśleć o długu, bo to cały czas jest ten wątek, na tym się skupiać, jeżeli mówimy o tym, co chcemy osiągnąć, tylko jakie są realne przeszkody. I tutaj akurat takim przeszkodą jest na przykład mała liczba lekarzy, w krótkim okresie czasu oczywiście. I w innych przykładach, innych dziedzin, które należałoby tutaj coś zmienić, są innego rodzaju przeszkody, ale chodzi o to, że to, co ogranicza państwo, to są takie przeszkody natury realnej. Za mało rzeczy, za mało ludzi, niewykształceni ludzie i tak dalej, a nie jest to ograniczenie związane właśnie z długiem, z brakiem pieniędzy i tego rodzaju kwestii. Tak? Te limity są finansowe. Tak? I to tutaj w związku z tym nie ma co w ogóle tematu długu publicznego poruszać, bo on jest no, na którymś tam miejscu ważności. Oczywiście ma to pewne skutki, dług publiczny, ale to skutki są mało istotne w świetle tego, co rzeczywiście chcemy osiągnąć, na czym nam zależy i jakie są
tutaj konsekwencje pewnie zaniedbać, że czegoś, że jakich działań nie podejmiemy, bo się przestraszymy tym, że dług jest za duży, chociaż nikt nie jest w stanie stwierdzić, jak, co to znaczy, że dług jest za duży. To jest taki po prostu straszak z szafy, tak? Z poduszka, którego nikt nie widział, ale który się straszy tym razem do dorosłych. Tak? Dzieci już dorosły, ale na raz lepszy straszak w postaci publicznego, który pełni dokładnie te same funkcje. Tak? To znaczy, że poduszki trzeba sprzątać, ale jednak to nie znaczy, że nagle się macie posłowie poduszki. Tak? Ale żeby wciągnąć ten, dlaczego w takim razie ten dług publiczny jest tak istotny, czemu nie musimy się na nim koncentrować? No przede wszystkim dlatego, że jego odsetki, że nie jest groźny, tak? No to jest kwestia taka właśnie, to co się straszy, co wspominaliście, że a tutaj będą trzeba nie podnieść podatki albo cokolwiek innego, że za te rzeczy zapłacimy my albo nasze dzieci. No, natomiast to jest taka trochę na chłopski rozum, tak? Bo jakby spojrzeć na to, jak państwo funkcjonuje, no to nigdy nie było takiego związku, żeby jakiekolwiek podatki służyły do spłaty jakichkolwiek długów publicznych, tak? Nigdy tak nie było. Że w związku z tym, że podnoszono jakieś podatki, żeby długi publiczne spłacić. Na dobrą sprawę dług publiczny jest, był i we wszystkich krajach jest przez cały czas. On się zmniejsza, zwiększa, ale nie ma kraju, który nie miałby długu publicznego. Może z wyjątkiem krajów naftowych, ale to mówimy o normalnych krajach, a nie jakichś przypadkach szczególnych. I kolejna kwestia taką, dlaczego dług publiczny jest czymś, co należałoby się przejmować w dyskusjach właśnie tego, co jest potrzebne w kraju, jest fakt, że no to, co się wiąże z tym długiem, to jest kwestia jego spłaty, tak? A na dobrą sprawę już tych odsetek, które z którym się wiąże, tak? Ten konieczność dług, to, co, zwłaszcza teraz, z obecnej stopą procentową, to wszystkich się łączy dług, odsetki, drogo, trzeba spłacać i tak dalej, i tak dalej. W przypadku państwa trzeba pamiętać o tym, że państwo ma tą możliwość, której my nie mamy jako gospodarstwo domowe, że samo ustala odsetki od tego długu. On sam decyduje, ile będzie płacić od swojego długu. Jak widać po tym, co robi nasz bank centralny, co robi inne banki centralne, no to jest decyzja, tak? U nas jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej, że podwyższamy albo obniżamy stopy procentowe. No i potem tak reagują obligacje, tak reagują odsetki od długu publicznego. W związku z tym można doprowadzić nawet do tego, że przez było tak przecież, że dług publiczny było procentowanie było zerowe, bliskie zero, ale były kraje, gdzie były oprocentowanie ujemne. Więc w przypadku, kiedy dług publiczny, czy nasze obligacje są, mają procentowanie zerowe, to funkcjonują tak jak gotówka, bo tak się w tym niczym nie różni. W związku z tym no, trzeba pamiętać, że no, my nie jesteśmy w stanie decydować, jeżeli nie możemy być do banku, też niektórzy by chcieli, przepraszam, ale ja będę płacił inne odsetki. Tak? No, frankowicz mamy taką. Można powiedzieć. No, także nas ta analogia jak widać aż tak do stopnia nie też jak w przypadku banku centralnego. I ja chcę, żebyśmy potem wrócili jeszcze do tematu właśnie tych stóp procentowych, bo oczywiście on też rozpala emocje. Wiele osób w Polsce ma kredyty hipoteczne też z innym oprocentowaniem, to tym bardziej. No ale też przedsiębiorstwa i tak dalej potrzebują kredytu, żeby się finansować. Natomiast otworzyłeś właśnie taką sytuację, na którą chciałbym, żeby nasza literka odpowiedziała ze strony politycznej, to znaczy się, jeśli nie ma tego straszaka długu, jeśli zaczynamy rozmawiać o realnych zasobach, jak powiedział Iwo, czyli o tym, jakie możliwości ma nasza gospodarka, jakich mamy ludzi, z jakim wykształceniem, z jakimi umiejętnościami itd., itd. To jak to zmienia Twoją rolę jako polityczki? Jakby, co może, o czym wtedy my mówimy? Tak? W sensie jakby, jakie możliwości to otwiera też przed. Załóżmy, że jest taka sytuacja, że akceptuje to większość parlamentarzystów. W naszym Sejmie i w Senacie siedzą ludzie, którzy zaczynają. Nie mogą straszyć długiem, bo nikt w to nie wierzy, że to jest takie straszne. To co wtedy się dzieje? Jakby taka Polska wyglądała? Jakby taki polski Sejm i Senat wyglądał? Ja sobie wyobrażam tę sytuację tak, że byłyby rozmowy o tym, że można jeszcze bardziej podnieść pensje nauczycielom
bo ich nie ma obecnie i przez to samo podniesienie pensji ilość na przykład nauczycieli wzrośnie. To jest ta sytuacja, o której mówię, że no fajnie, można jeszcze, nie wiem, zwiększyć pensję lekarzy, ale od samego zwiększenia pensji ich nie przybędzie. Co za tym idzie? Gdybyśmy w końcu przestali się straszyć i okładać tym długiem, musielibyśmy stanąć w prawdzie, że politycy są od projektowania rozwiązań systemowych społecznych i dopasowywaniem i pracą nad rozwojem zasobów, zwłaszcza jeśli chodzi o kapitał ludzki, bo się okazuje później, jeżeli zaczynamy się patrzeć w ten sposób, że tak naprawdę cała nasza ekonomia, gospodarka stoi pracą. Nie? I tak naprawdę ma ostateczne przełożenie w pracy. To oczywiście są te odniesienia, tak jak mówiłeś, do tych państw, które żyją, nie wiem, z ropy naftowej. Natomiast koniec końców, one i tak się kończą na pracy ludzi, którzy będą musieli, chcieli, potrzebowali nalać benzyny do baku, gdzieś pojechać, albo w jakiś inny sposób z niej skorzystać. I wtedy te wszystkie osoby polityczne i ten system państwowy, aparat państwa, musi zacząć, a i tak naprawdę patrzeć dalekowzrocznie, projektować, myśleć o przyszłości i pracować. Pracować. No właśnie, to jeszcze nie będę oddawał głosu, bo właśnie chciałbym troszkę podrążyć, bo weszłaś jeszcze chyba bardziej przerażającą dla wielu osób sprawę, bardziej chyba niż pieniądze, o chyba, że pieniądze są najstraszniejsze, to nie wiem, to potem może ktoś nam odpowie z publiczności, może też z internetu. Tam na streamie oczywiście możecie zostawiać komentarze, mam nadzieję, że tutaj ktoś z prowadzących tam w zapleczu nam wtedy podpowie wasze pytania na później. No ale kwestie takiego, no, długoterminowych strategii, żeby nie użyć brzydkiego słowa planowania, bo jakby co jest przerażające i ja to spotykałem w rozmowach, w szczególności w internecie, na przykład Twitter, to wiecie, to jest takie specyficzne miejsce, się gada na różne tematy i mocno drąży, no to tam właśnie odkrycie, jakby zmienianie tej perspektywy, przedstawienie właśnie pieniądza czy możliwości państwa w ten sposób, właśnie jak ty mówisz, powoduje, że ludzie zaczynają mówić, no okej, dobra, to jest za dużo władzy dla tego państwa, za dużo tej odpowiedzialności, w sensie jakby lepiej nie mówmy o tym, bo jeszcze co jeżeli tę odpowiedzialność i tę siłę jakby politycy wezmą i po prostu i z niej skorzystają w sposób zły. No ja mam jeszcze jedną opinię na ten temat, ale chciałbym, żebyś ty powiedziała właśnie, co, jak ty to... Ja, wiesz, ja to widzę tak, że politycy właśnie robią z tą świadomością bardzo złe rzeczy. Bo to jak ja to teraz widzę, to znaczy, wiesz, różne wersje w różnym natężeniu wiary w tą niewidzialną rękę rynku i rzeczy, które się robią same, bo ktoś gdzieś, znaczy nie, przepraszam, rynek, bo to nie jest ktoś, to zawsze jest ktoś gdzieś, decyduje, podejmuje decyzję, ma na tyle zasobów, żeby planować, żeby duże przedsiębiorstwa, duzi inwestorzy, grupy inwestorów, tak? Oni mają narzędzia i mają zasoby do tego, żeby widzieć dalej, planować dalej, tak? Natomiast nam się tak odbiera tę możliwość. I my sobie, nam jako obywatelom, tym ludziom, którzy tak naprawdę cały ten kram utrzymują, czyli ludziom, którzy pracują, tak? W ten czy inny sposób. Nam się tę możliwość odbiera albo przynajmniej ogranicza. Teraz tutaj w sumie też jakby takie podejście. Znaczy, nie wiem, czy może być coś gorszego. Znaczy, ale, bo wiesz, bo ten wiesz, ta myśl taka, że jej, co będzie, jak państwo się dowie, że może sobie wydrukować dowolną ilość, no to co nam grozi, to jest inflacja na przykład, nie?
wiesz, jakieś takie dziwne wyskoki cen czegoś tam, a dalej nie będzie dobrze. No ale rozglądnijmy się dookoła. I co mamy do powiedzenia o inflacji teraz, nie? Kiedy państwo nie myśli w ten sposób. Okej. Do tematu inflacji też oczywiście chciałbym wrócić. Natomiast ja teraz troszeczkę minimum takiej swojej perspektywy powiem, że teraz co jeżeli państwo nie robi tego, co może robić, tak? Czyli kiedy my przedstawiamy, że finansowanie nie jest problemem, że jeśli mamy w gospodarce zasoby, to one są do wykorzystania, to wtedy jest odpowiedzialny za zaniechanie, w sensie za nierobienie, za niezrealizowanie jakiegoś projektu, nie przygotowanie się do jakichś ważnych wyzwań przyszłości, których teraz mówią naukowcy innych dziedzin niż ekonomii, tak na przykład też z klimatu, ale zmiany demograficzne. No właśnie, więc to tak jak zajawię, bo to jest taki wątek otwarty. Natomiast Iwo, mówiłeś o stopach procentowych, o tym, że państwo samo sobie ustala cenę, tak? czyli właśnie tą stopę procentową. Jak to jest i czy rzeczywiście sobie może tak całkowicie samo, ponieważ właśnie dużo osób protestuje, że w sensie, że jakby że konsekwencje niepodnoszenia stóp procentowych byłyby złe. Jaka jest twoja perspektywa na to, jakby jakbyś nam to przedstawił? W sensie gorsze niż podnoszenie. No to jest taka ciekawa dyskusja związana właśnie z tymi stopami procentowymi, że z jednej strony właśnie są takie głosy, że podnoszenie stóp procentowych to oznacza, że to bezrobocie, katastrofa, załamanie gospodarcze, a z drugiej strony, że brak podnoszenia stóp procentowych to hiperinflacja i też jeszcze gorzej, no i tutaj jedni wieszczą zagładę z jednej strony, drudzy wieszczą zagładę z drugiej strony. No i w tym wszystkim mamy podnoszenie i emocje związane z tym, czy bank centralny podniesie o 0,25% stopy procentowe, czy też obniży. No i co tutaj się będzie działo? No i że inflacja tam jest 10%, stopy są tam 8, 6%, zależy oczywiście w jakim kraju i tak dalej. Natomiast no, z takiego ekonomicznego punktu widzenia, to jest takie trochę, no, ciężko to określić, bo szczerze powiedziawszy, stopy procentowe w takim przedziale, jak są teraz w Polsce, jakie były, jakie są teraz, no to na funkcjonowanie gospodarcze nie mają wpływu, tak? Oczywiście no, to jest tak, że żeby rzeczywiście miało to wpływ, to narzędzie, jakie są stopy procentowe na obniżenie inflacji, no to nie takie stopy procentowe, jakie są obecnie, tak? To rzeczywiście musiało być takie, jak postulują tam niektóre członkowie i członkini Rady Polityki Pieniężnej, że musiały być dodatnie realne stopy procentowe, czyli musiała być inflacja plus, tak? Czyli jak inflacja ma 10%, no to stopy procentowe musiały być, nie wiem, 11, 12, 15%, tak? Czyli dwa razy takie, jak są teraz, można to powiedzieć. To dodam, że ta osoba, o której wspominam, bo to jest przede wszystkim jedna osoba, to postuluje, że na dokładkę też powinna być restrykcyjna polityka fiskalna, czyli jakby dokładnie w sensie i jakby to jest zrozumiałe z punktu widzenia tego, skąd ona wychodzi, z jaką teorią wychodzi. No właśnie, bo w Ameryce tego nie ma, tak? W Ameryce w tym momencie struktura długu, znaczy struktura deficytu, to są głównie pracujące i odsetek od obligacji, a jednocześnie tam bezrobocie im nie rośnie, tak? Więc jakby jest jakaś inna, coś się zmieniło w ogóle, prawda? W podejściu do tego długu tak światowo, tak ogólnie, nie? No zmieniło się to już od dłuższego czasu się zmieniło, a teraz w związku z pandemią no to już nastąpiło przewrót taki w pewnym sensie kopernikański dla niestety zbyt małej liczby ekonomistów, ale jednak dla całkiem sporej liczby, że to jednak inaczej te stopy procentowe działają. Ale wracając do wątku, w związku z tym to, co się teraz dzieje, to jest taki trochę teatr, tak? Mhm. Te wielkie tutaj rejtany, płacze i krzyki, jak to te stopy, nie wiem, spadają, rosną albo cokolwiek. No mówię, no w rzeczywistości w takim przedziale, jakim one się teraz poruszają, to jest żaden efekt, tak? Natomiast takie realne, jeśli chodzi o to, jakie to ma wpływ na inflację. Natomiast trzeba
pamiętać, że inflacja będzie, no ale ważne są przyczyny tej gorączki. Oczywiście można ją zbić, ale generalnie chodzi o leczenie choroby, tak? A no leczenie choroby, różne choroby mają różne lekarstwa. W związku z tym można twierdzić, że środek przeciwgorączkowy załatwia chorobę i to już jest to, co, co musimy zrobić, nawet jeżeli rozwali wam wątrobę, taki środek przeciwgorączkowy. Tak? Więc nie o to chodzi. Trzeba wiedzieć, z czego jest ta inflacja, tak? Czy na przykład przyczyną inflacji jest to, co się dzieje w kraju, czy to, co się dzieje za granicą. No to obecna inflacja przede wszystkim wynika z wojny na Ukrainie, czyli wysokich cen ropy naftowej, gazu ziemnego i cen żywności. No i na to żaden bank centralny nie poradzi. I ktoś twierdzi inaczej, to albo jest głupi, albo po prostu jakąś próbuje oszukać ludzi, z którymi rozmawia. Tak? Natomiast także nie ma się to przejmować tymi stopami procentowymi, jakie one są obecnie. No generalnie przy okazji właśnie widać, że te stopy procentowe są sterowane ręcznie przez banki centralne lub instytucje takie Rada Polityki Pieniężnej, która jest tam częścią banku centralnego naszego. I tak to funkcjonowało i może mi się wydaje, że teraz nawet dobitniej widać, tak? Że to nie żadne tam naturalne stopy procentowe, żadne jakieś tam ceny rynkowe czy cokolwiek innego. Tylko ceny, to co robi bank centralny. Nawet widać wyraźnie, bo teoretycznie jak ktoś ma kredyt, powiedzmy hipoteczny, no to nie ma tam od tego, co bank postanowi, Narodowy Bank Centralny postanowi, tylko tam jest WIBOR, powiedzmy, tak? No i że to jest tam międzyrynkowa, międzybankowa, rynkowa, tam stopa procentowa, bla, bla, bla. Natomiast jak ktoś by sobie zobaczył na wykres i porównał, jak się zachowuje ten WIBOR w stosunku do tego, do tych stóp procentowych, o których decyduje Narodowy Bank Polski, no to by zobaczył, że tam jest praktycznie stuprocentowa korelacja, tak? Tam są pewne, oczywiście powiedzmy jest to, co bank centralny plus jakiś narzut, oczywiście, ale generalnie już poruszają się jeden do jednego, także widać po prostu, że bank centralny też decyduje o różnych innych, można powiedzieć pośrednich, czy kolejnych stopach procentowych różnych innych instrumentów finansowy. To taka ciekawostka, jeszcze wracając do tego, żeby tak pociągnąć tę inflację i stopy procentowe, no to jest tak, że jak się tak głębiej zastanowić, no to odsetki to jest koszt, tak? No są koszty pracy. Tak, tak, no są koszty pracy, koszty surowców, są różnego rodzaju koszty, no i jest też koszt finansowy, tak? No i ten podnoszenie stóp procentowych, które ma działać przeciwko inflacji, no to w teorii może gdzieś tam przy odpowiednio wysokich stopach za ileś tam kwartałów albo lat, jak to twierdzą ci, którzy uważają, że stopy procentowe dobrze działają, przynieść jakiś skutek. Natomiast skutek natychmiastowy bezpośredni jest podniesienie kosztów, czyli prawdopodobnie podniesienie cen, bo generalnie firmy zazwyczaj mają możliwości przerzucenia przynajmniej częściowo kosztów na cenę. Tak? W związku z tym iluzoryczny, długofalowy skutek związany ze spadkiem inflacji jest iluzoryczny i możliwy do osiągnięcia, natomiast pewny natychmiastowy jest skutek związany z tym, że ceny rosną, tak? Wbrew pozorom, tak mi się jakoś o tym się mało mówi. No a z drugiej strony właśnie te stopy procentowe im wyższe, tym wyższe zapewniają dochody tym, którzy mają no, kapitał, tak? Mają jakieś oszczędności w bankach, tak? Czyli jak mamy długi, no to płacimy więcej, natomiast jak mamy kupę kasy gdzieś tam zachomikowane, no to dostajemy więcej, więc można powiedzieć, że wyższe stopy procentowe powodują przepływ kapitału od dłużników do właścicieli kapitału, tak? I o tym też się mało mówi, a to jest też bardzo istotny skutek podnoszenia stóp procentowych. Dziękuję Ci, że poruszyłeś właśnie na koniec też ten temat właściwie, który Tobie zahaczył o to właśnie i tam z tamtego fotela możesz sobie powiedzieć z takiego lub będą Twoimi wyborczyniami, wyborcami, na przykład te osoby, którym znacznie wzrosły koszty życia w związku z tym, że się zmieniły te kredyty, tak, które wyliczane od wyboru i pośrednio właśnie w związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej. I nawet to jest zauważone oczywiście przez dla tych, którzy planują kredyty, zostaje to zauważone przez rządzących, przez partie opozycyjne i proponują oczywiście różne takie zabiegi. Co tutaj by zrobić, pomimo podniesionych stóp procentowych, żeby być może to finansowanie swojego mieszkania nie było tak przez kredyt, nie było takie drogie. Więc jakby to jest temat, to jest
temat, to jest ta decyzja organu niezależnego właściwie od rządu, jakby powoduje faktycznie no, zburzenie dosyć dużej grupy. Jakby no właśnie co właściwie ty byś chciała, żeby się zadziało tak, żeby no, pomóc sobie tym osobom. Co właściwie powinno się wydarzyć? Albo czy w ogóle możemy coś w tym momencie zrobić? Generalnie w każdym momencie, znaczy tak, inflacja na jakiej... Tak. Inflacja, te klasyczne ruchy, czyli podnoszenie stóp procentowych i tak dalej, to tak naprawdę jest wciąż obciążanie kosztami najsłabszych. To jest zawsze jakoś zaniżanie poziomu ich życia. I teraz dla mnie oczywistą rzeczą, że to, co nas najbardziej zabezpiecza przed takimi różnicami, nie wiem, właśnie cenowymi, to są usługi publiczne. Tak? I ich najszerszy pakiet mieszkań komunalnych, transportu publicznego, dobrej edukacji. Ochrony zdrowia, tak? Powszechnej. To są rzeczy, które jeżeli to działa, to naprawdę wpływ zmian cen, jakichś szaleńczych zabaw z, nie wiem, oprocentowaniami, cenami i tak dalej, to ogranicza wpływ na dobrobyt osób. No okej, dobra. Jakby pewnie mamy oczywiście pewne zabezpieczenie, na przykład osoby, które mają emeryturę, mają waloryzację, tak, podnoszona jest płaca minimalna, politycy dbają świadczenia różnego rodzaju, jakby oczywiście o to się zabiega, lewica oczywiście o to zabiega. Ale też pensji, nie? Fajnie by było. Oczywiście, to tutaj oczywiście jest rola związku zawodowego, które wspierasz aktywnie. Jak na przykład pamiętam Kaufland, czy teraz Wolt. Także pamiętajcie, jakby to ile macie pensji na etacie, w dużej mierze zależy od tego, jak dobrą macie możliwość negocjacyjną, a większą będziecie mieć w związkach zawodowych. Także z którego punktu widzenia zachęcamy do dążenia w związkach zawodowych. Natomiast właśnie, bo sami powiedzieć, to jest pewnego rodzaju teatr, to podnoszenie stóp procentowych, teraz obniżamy stopy procentowe. Ja się cieszę osobiście, że są obniżane, cały ten teatr był zbędny. No właśnie, był zbędny i ktoś albo cierpiał. Właśnie w tym przypadku, jak to tak powiedzmy, lepiej lub gorzej zostały zabezpieczone te osoby powiedzmy, z najmniejszymi dochodami, jako tako. Mogło być lepiej, myśmy postulowali też jakby trochę bardziej celowalność. Potem sama powiedziałaś, wzmocnienie usług publicznych jest świetnym sposobem na obniżenie kosztów życia wszystkim i najwięcej skorzystają na tym właśnie osoby, które najmniej zarabiają, tak? Bilety tańsze, tak? No ale w tym momencie, czy to, może do Iwo to będzie pytanie, czy to poświęcenie tych osób, tych powiedzmy średniaków, które było stać na ten kredyt? Czy ono w ogóle było konieczne, żeby walczyć z podnoszeniem cen? W sensie, co byś tak im powiedział, czy udało się? W sensie, jest ten sukces, tak? W sensie, dobre, w sensie, musieliście być może zrezygnować z wielu rzeczy X, Y, Z dla siebie, dla swoich dzieci, ale dziękuję za to poświęcenie, dzięki temu zatrzymaliśmy inflację, czy jak to jest? No. Tak podam ciekawy przykład, dlaczego we Francji inflacja jest jednym z najniższych w Europie. Zwykle się podaje, że Polska na tle średniej unijnej wypada tak blado, tak? No ale to pójdźmy dalej. Różnica między polską inflacją a francuską inflacją, która jest no, 3 razy niższa. No i główną przyczyną, sam sobie odpowiem na zadane pytanie, jest to, że mają rozwiniętą energetykę jądrową i po prostu ich wszystkie te koszty związane z tymi kosztami gazu i ropy na to, które wstrzeliły w kosmos przecież po inwazji na Ukrainę, no to ich dotknęło w niewielkim stopniu. Tak? W związku z tym u nas
ta kwestia takiej wysokiej inflacji, jaką mamy, jest pochodną zaniedbań wieloletnich wszystkich poprzednich rządów. To jest właśnie to, o czym wspominałem, tak? Że no, oczywiście troszeczkę dużo upraszczając, tak? Ale można było powiedzieć, że no nie inwestujemy, no, nie było tak do końca, ale to narrację, chodzi o tylko narrację. Że no nie możemy inwestować, no bo mamy tutaj ograniczenie budżetowe, tak? No tutaj za duży deficyt, za duży dług publiczny, no nie możemy inwestować, tak? No, ale to się mści. Na przykład właśnie w przypadku energetyki, która ogromne koszty, wymaga ogromnych kosztów do rozwoju, tak? Ale dzięki temu, jakby te koszty były poniesione, to byśmy nie mieli problemu z taką inflacją teraz, więc to trzeba o tym pamiętać, tak? O tym, jeżeli mówimy o tym, że inflacja kiedyś będzie wysoka albo niska, trzeba teraz podnosić sobie procent, żeby potem była inflacja niska. No nie, no to tak, to nie działa. Działa właśnie w ten sposób, trzeba odpowiednio inwestować. O tym się mówi w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, cała ta rewolucja związana z no, globalnym ociepleniem, z tymi inwestycjami, no to jest właśnie też w tym wątku, tak? W związku z tym... Skierował się wyjaśnienie do tych osób, które chciały płacić wyższe raty kredytu, jak to ich poświęcenie w praktyce wyszło. W sensie, no właśnie, no właśnie. Te osoby, które nie spłacają, to super sukces tanio, albo nie drożej, czy... No to właśnie, nie tak, tak, już wracam w takim razie, dzięki za naprowadzenie na kierunek, ostatni kurs. Chodziło mi o to, jak zacząłem ten mój wybór, że te osoby właśnie, o których mówisz, te średnio, te, które mają te kredyty mieszkaniowe, tak, którym raty wzrosły 50 albo więcej procent nawet, no to można powiedzieć, że ich kosztem są niejako pokrywane te zaniedbania, od których zacząłem, tak? Czyli nie zrobiliśmy wtedy tego, no to teraz rząd wymyślił, że zrobi to w ten sposób. Czyli ale tak pokrywane pudrem trochę, bo to w sumie nic się nie zmienia w międzyczasie. Tak, no to jest ten teatr, który niestety oni odczuwają na swoich kontach, tak? Całe to teatrum polityki monetarnej, tych stóp procentowych, który na tym poziomie właśnie rządzących i elit, to jest taki teatr, no na poziomie osób, które oczywiście te kredyty wzrosły i naprawdę powodują problemy, no to się na nich to koncentruje, tak? To jest właśnie ta... Okej, no ale tak zaznaczyłeś też, że są pewne zaniedbania w tym momencie, no jakby, no jesteśmy, tak? W sensie, jakby dostaliśmy te wyższe ceny w pewnym momencie, no tak? I za energię, za pochodną tej energii, bo jakby wiadomo, że cały przemysł korzysta z tej energii. No i teraz bardzo zacząłeś opowiadać o tych usługach publicznych, to jest właśnie super, bo ja wspomniałem właśnie o tych kosztów życia. To powiedz właśnie, jak by według Ciebie powinny wyglądać działania właśnie przygotowawcze takie właśnie na to, taką stabilność, tak? Na to, żeby te koszty życia albo teraz żeby zabezpieczyć, albo tak ogólnie na przyszłość. Tak? Tutaj stawiam się pole do wyboru. Opowiedz o tych. O tej takiej Polsce przyszłości, co ją Lewica będzie robić. Swoimi rękami. I mówimy Lewica rządziła, tak? Za 8 lat, co by się wydarzyło. Tak, powiedz, jak to jest. Co będzie się działo w tym czasie? Co będziemy budować? Co zbudujemy? Zbudujemy mieszkania. Okay. Tak? Gwarantując bezpieczeństwo mieszkaniowe, co jest ważne. Druga rzecz, będziemy inwestować w nowoczesne źródła energii, bo ta presja inflacyjna ze strony energii, że to się będzie wydarzało, to było wiadomo nawet przed wojną, nie? Że koszty emisji nakładane, chcemy je zmniejszać, chcemy zmniejszać emisyjność. Unia Europejska ma swoje, to są jakieś tam ogólnoświatowe dążenia, obciążenia i tak dalej, i tak dalej. Robimy to. Nie jest, ta wojna zaskoczyła nas trochę skalą, ale to, że to się będzie wydarzać, to kurczę wszyscy wiedzieli, nie? I wszyscy się zdali, to może później, następnie może to zrobią, to nie będziemy ruszać, nie? Niech się ten węgiel pali w ogóle w git.
I to jest coś, z czym, i to nie jest tak, że o, żeby się zabezpieczyć przed inflacją, coś tam, oczywiście tak, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo, po pierwsze, i to takie... No ale żeby w ogóle brać w tym gniazdku. No, i to jest to bezpieczeństwo, nie? I właśnie to jest to bezpieczeństwo. Ja często, jak rozmawiam z osobami takimi bardzo ekologicznie zorientowanymi, to oni, które zdają sobie sprawę ze skali problemu klimatycznego, to często widzę taką emocję, że już najlepiej to w ogóle te wszystkie węglówki już teraz wyłączyć. Jak ja rozumiem tą emocję i to wkurzenie na tą emisję i tak dalej, to wiem, że to jest takie tylko bajkowe niestety rozwiązanie, bo my wszyscy jesteśmy bardzo energożerni i nasze przeżycie jest naprawdę uzależnione od dostępu do prądu, tak naprawdę do prądu, centralnie do prądu. Tak? Więc tego się nie da tak zrobić. Więc żeby to robić odpowiedzialnie, to oczywiście trzeba to planować, projektować i to jest super ważna rzecz. Ale też ważną rzeczą jest właśnie zaczynanie myślenia o projektowaniu ochrony zdrowia, tak żeby ona działała. I to nie jest ważne tylko ze względu na to, że będzie gorąco i będziemy mieli więcej chorób układu krążenia i tak dalej, ale to, żeby ona działała dobrze, potrzebuje czasu, żeby wykształcić te kadry, zapewnić osobom, które interesują się rozwojem w tym kierunku, że warto, bo będą miały tam dobrą pracę i jest to społecznie potrzebne i to nie zniknie. Tak samo jest z edukacją. Tak samo jest z rozwojem transportu zbiorowego. To są trzy... A tu lepiej ma ofertę, nie? Już teraz. Tak, oczywiście, 59 zł. Za co na... za te 59 zł będzie? Możesz się za te 59 zł miesięcznie możesz się poruszać w granicach swojego regionu. Okej, okay, dzięki, zadbałem o to, żeby postulat był. Twoje dziecko. Jednak ona jest. Trochę dołożyłem tymi raciczkami. I patrząc, i generalnie tak, jak my opowiadamy o programie, to często jest oczywiście to pierwsze pytanie, o kto za to zapłaci, przy czym tak jak powiedziałeś na początku, to nie jest problem. Problemem jest to, że tego się nie zrobi w 5 minut. No. Że to wymaga rozwoju naszych możliwości, czyli zwiększania swoich zasobów. I to przez to potrwa. Nie przez brak środków na finansowanie, tylko przez brak zasobów i osobowych, i technicznych, i każdych innych, żeby móc tego dokonać. Ale to trzeba zacząć robić. Wiecie, najgorsze jest to, że jak mnie to wkurza, że na to tyle czekamy wszyscy, bo to po prostu trzeba zacząć robić. Trzeba skończyć z tym takim, wiecie, pogadajmy, no, jak tutaj nam się budżet zepnie, tam trochę spadniemy, ten dług budżetowy, coś tam, bilans. To po prostu trzeba zacząć robić. I w końcu powinniśmy się posługiwać, tak jak ty mówiłeś wcześniej, tym, że chcemy i potrzebujemy i zacznijmy to robić. I koniec. Nie wykręcajmy się tym, że o, których mamy za mało pieniędzy. To nie jest kwestia pieniędzy. To jest, wiecie, kwestia ogromnej pracy w planowaniu. To jest największa praca. To jest coś, czego, tak jak w trójkę siedzimy, my tego nie zrobimy. Do tego jest potrzebna masa ludzi. Część z nich trzeba będzie wykształcić do tego, żeby byli w stanie to robić. I dlatego totalnie nie mamy czasu i zacznijmy po prostu już. Ja to chcę mieć wycięte później z YouTube'ka. Ten fragment będzie super. Zastąpimy go ten, albo wkleimy potem tego szyja, albo wiecie, że just do it. To mi się to będzie dobry montaż. Ale tak, to jest absolutnie zgoda. Mało czasu do momentu, kiedy byśmy chcieli jakieś pytania przyjąć. Mam nadzieję, że się tutaj jakieś zaraz jeszcze w głowach pojawią, sobie poukładajcie.
Natomiast pojawiło się takie słowo jak Unia Europejska w międzyczasie, ja bym chciał. No i właśnie trochę trochę właśnie kwestia tego, w Unii Europejskiej, już wspomniałem, nastąpiła, nie tylko w Unii, pewna trochę zmiana podejścia, też ostatnie ruchy Banku Centralnego pokazują, że może nie u wszystkich, ale chodzi o to, że na przykład limit długu my mamy w naszej konstytucji zapisany trochę na wzór tego traktatu z Maastricht. Tam są te same chyba nawet liczby ograniczenia, ale to 60%. No właśnie, zostało to zniesione i zostało to, ta reguła wydatkowa była zawieszona też dla państw strefy euro w trakcie właśnie teraz ostatnio właściwie. Tak? Ostatnie lata od momentu, kiedy pandemia wybuchła. Właśnie jest kryzys, którego nie da się udawać, że go nie ma. I teoretycznie względem katastrofy klimatycznej Unia też nie udaje, że nie ma. Aczkolwiek na potrzeby katastrofy klimatycznej i dostosowania jakoś ta reguła nie została zawieszona. Dopiero trzeba było pandemii światowej i wciskania pasa po prostu, po angielsku austerity. Więc to. A druga sprawa to właśnie KPO. Nic nie ma tego decyzję. Małostkowe decyzje rządzących i stawanie w opozycji do Unii Europejskiej. Więc powiedz właśnie tak, czy my, w jakim stopniu my tego KPO potrzebujemy, tak? A jak będziemy je mieć, to w czym pomoże, tak? Dobra, okej, okay. To od pierwszego pytania, bardziej takiego ogólnego. No to tutaj, jest troszkę bardziej zagmatwana, może nie zagmatwana, no nie jest taka prosta, jak to opisałeś, bardzo skrótowo, bo... Tak, bo kwestia taka, że były w Unii Europejskiej kraje lepsze i kraje gorsze, takie kraje, które mogły sobie nie przestrzegać tych limitów i takie kraje, które nie mogły sobie nie przestrzegać tych limitów, więc Niemcy i Francja im się zdarzało przekraczać te limity, jako to z konsekwencji. A takiej Grecji się nie dało bez konsekwencji, czy Hiszpanii też się nie dało, z Włochami to tak, no to różnie to wyglądało. Więc to nie jest tak, że oni tam są jednolici, są równi i równiejsi w tej Unii. Ale przez chwilę byli troszkę równiejsi, przynajmniej do tej pory jeszcze trochę jest. Więc to tak, nigdy ta reguła nie była taką zero-jedynkową, taką, w sensie, taką naprawdę mocną, jak to u nas w konstytucji, z konstytucyjny dług też. Nie będę już tego rozwijał, jak to przecież u nas funkcjonowało. No albo jakieś inne pytanie, zobaczymy, może coś tam się uda. Więc nigdy tak nie było, że te limity były jakieś dotkliwe. Pandemia raczej pokazała po prostu to, że nie ma się co tym przejmować i tym po prostu przestały kraje unijne udawać, że to ma znaczenie, tak? Wszyscy sobie odpuścili, a potem udało się znaleźć przepis, który, tak powiem, to wszystko prawnie akceptował i tak się skończyło. Natomiast jeśli chodzi o te wydatki, inwestycje, no to jeżeli się porówna nakłady w Chinach, w Stanach Zjednoczonych, to co się dzieje w Unii Europejskiej, to widać ogromne zaniedbania. Ogromne pole do tego, co należałoby w Unii Europejskiej zrobić, czego się nie robi, z tego właśnie straszaka, o którym cała nasza rozmowa jest, tak? Właśnie, którym akurat Niemcy są wielkim hamulcowym. Już nie będę wnikał w takie historyczne przypadki. Też to dojść na dobrą sprawę, czemu akurat oni są tacy dziwni pod tym kątem. No ale jeżeli zrezygnowali z atomu, to są dziwni po prostu. No już nie drożne tutaj tej kwestii. Więc w związku z tym, ale tak, więc. Ale kapo. Tak, ale kapo. To trochę tak też pandemicznie. No i to właśnie była taka ciekawa dyskusja z mojego punktu widzenia. Było, że KPO, że właśnie nie dostaniemy. No i nasz tutaj obecny rząd, a przecież poradzimy bez KPO, a co mam KPO, sami sobie wydamy te pieniądze, tak? No i tak, jak najbardziej jest to możliwe, co już tutaj o tym nasza rozmowa była, można taki wniosek wyciągnąć, że rzeczywiście KPO niczego nam nie jest potrzebne, bo możemy te pieniądze wydać na takie programy, ale problemy są dwa. Jeden, który tutaj się już przewijał, czyli to planowanie właśnie, bo z KPO były wymagane, to były pieniądze wydawane na pewne plany, projekty i tak dalej, i tak dalej. No jak tego nie ma, no to jest bajzel. Już nie trzeba chyba więcej tutaj się na tym rozwodzić. To jest jednak jeden problem z tym, że KPO nie ma. A drugi problem jest taki, że
jakby było KPO, no to byśmy mieli pieniądze z Unii Europejskiej na ten cel. Co prawda te pieniądze, te euro wylądowały w banku centralnym, nikt by ich nie dostał do ręki, no bo w Polsce wszyscy płacą jednak walutą obowiązującą, jest złotówka, nie euro, w związku z tym no, nie jest tak, że te pieniądze bezpośrednio płyną do Brukseli, więc one by zostały zamienione na złotówki w banku centralnym, czyli równie dobrze bank centralny mógłby wyprodukować te złotówki z punktu widzenia kraju, które nie ma. Ale zawsze to jednak fajniej mieć to euro, no bo generalnie jak się coś kupuje za granicą, no to raczej mało kto akceptuje złotówkę, a euro praktycznie wszyscy akceptują. W związku z tym łatwiej handlować za granicą, mając większe rezerwy euro. No i tutaj ważnym takim jeszcze rynkiem, o którym nie wspominaliśmy, a jest no, bardzo istotny, są rynki finansowe, tak? I one są w stanie bez problemu wpływać na kurs złotówki. Czego byliśmy świadkami po tej decyzji z 7 września dotyczącej właśnie obniżki stóp procentowych, jak to ogromnie wpłynęło właśnie na osłabienie się złotówki. No i przyczyną tego była właśnie reakcja sektora finansowego, tak? Tych ogromnych banków, globalnych tych funduszy inwestycyjnych, którzy po prostu mają takie pieniądze, że jak byli w stanie, no, to było 50 lat temu, jak nie więcej, wpłynąć na kurs funta brytyjskiego, no to co dla nich taka Polska, tak, nawet teraz, więc to jest, jeden bank jest w stanie wpłynąć na kurs walutowy. W związku z tym, no, a stabilność kursu walutowego jest istotna, jest fajnie mieć taki kurs, który się trzyma, a nie skacze, a do tego lepiej mieć dużo euro, tak, bo wszyscy się wtedy, no, chęci i możliwości wpływania na ten kurs takiego malutkiego kraju gdzieś na peryferiach Europy. Zagrać na nosie, prawda? Postraszyć ich, tak, tak wystarczy, bo to często wystarczy postraszyć po prostu. Więc to no, suma summarum, jeśli chodzi o możliwości realizacji, no to bez KPO też możemy zrealizować, jakbyśmy mieli polityków, którzy umieją planować i realizować plany. Natomiast oczywiście lepiej byłoby mieć te euro niż ich nie mieć. Więc, tak. No, będziemy mieli tych polityków, którzy będą planować i realizować plany, pod warunkiem, że wybierzecie na testorzyk do Sejmu. Lista numer 3, wylosowane już były. Tak, pozycja numer 2. Ja nieskromnie powiem, że nie w dobrym wyborze to był numer 1, Technicka Jelenia Górski, ale na ostatnim miejscu nie znaleźliście, słowo nie tak, polecam się rób. Ale masz. Okej. Okay. No jaki jest kryzys? Jaki jest Boże? No to może z wyjątkiem Ukrainy, bo tam się dziwią dziwne rzeczy, jeśli chodzi o mobilizację zasobów, ale rozumiem, że oni mają swoje problemy też organizacyjne tam. No ale to się stara wszystkich po prostu, wszystkich do pracy. Nie? W sensie jest kryzys, no nie wiem, no jak jest powódź, to wszyscy idą sypać te worki z piaskiem. No właśnie. A my pozwalamy na to, żeby na przykład osoby szukały pracy i jej nie znajdowały. Ale ja wiem, że ty masz na swojej stronie internetowej www.matastozy.pl między dwie petycje, na dwa powiaty, żeby uruchomić ile to, żeby program gwarancji zatrudnienia, coś co ma w programie akurat takie razem. Powiedz coś nam w ogóle o tym, o co w tym chodzi, bo rozumiem, że to jest też jedno coś, czego teraz byś chciała, żeby państwo przeznaczyło te pieniądze, które wiemy już, że ma. No tak, oczywiście, to znaczy ja wiem, to Iwo na ten temat wie lepiej, że są takie ekonomiczne jakieś wskaźniki, pojęcia o tym takiej bezpiecznej poduszce utrzymywanego bezrobocia, żeby wszystko działało dobrze, ale generalnie to jest ogromne marnotrawienie zasobów. Są dwie petycje o to, żeby przeprowadzić w województwie dolnośląskim, a przynajmniej tutaj w moim okręgu wyborczym, pilotaże gwarancji zatrudnienia. To nie jest nakaz pracy. To nie jest nakaz pracy. Disclaimer? Bo to jest pierwsze, co się pojawia, tak? Że to każą ludziom pracować, a jak ktoś nie chce. Jak ktoś nie chce, nie musi z tego korzystać, ale to jest możliwość, że jeśli jesteś człowiekiem, który chce pracować z różnych względów, jest ci trudno tę pracę znaleźć, to państwo, nie wiem, rękami samorządów, przez wsparcie samorządów powinno
może ci tę pracę znaleźć i wykorzystać twoje możliwości i zasoby, które masz, bo to jest dużo więcej niż tylko wypracowanie zysków jakichś tam dla kogoś tam. I ta praca jest ważna w naszym codziennym życiu i warto, żebyśmy w końcu mieli możliwość sprawdzenia tego i skorzystania z tego, bo to jest coś, jak zwykle, co się nam wszystkim opłaca. No i zacznijmy to robić. Te petycje są dla dwóch powiatów najbardziej obciążonych wysokimi wskaźnikami bezrobocia w tym regionie, czyli Górowskim i Wołowskim. No i zacznijmy to robić. To powiat to byłby Złotoryński. Mieliśmy jakiś czas temu konferencję prasową, że te powiaty w województwach, które mają najwyższe wskaźniki bezrobocia, to są te powiaty już bez kolei. Więc jakby było wcześniej o budowaniu infrastruktury, o wydawać pieniądze, właśnie myślmy do przodu, tak? W sensie jakby dbajmy o to, na czym się właściwie zbudowały państwa, do których czasami aspirujemy, że lub się wzorujemy. Szwajcaria jest takim przykładem takiego państwa, który właściwie się zbudował trochę na budowie kolei i to w bardzo trudnych warunkach użytkowych, tak? Więc jakby lewica się nie kojarzy, to właśnie może tak dla ciebie, tak żeby zakończyć tę całość właściwie pytania, bo lewica nie kojarzy się z gospodarką bardzo często, w sensie obecnie, w sensie jak ktoś mówi o lewicy, co wy tam wiecie o gospodarce, no ale jak was słucham, czytam, to widzę, że to jest wysokie zrozumienie tego, czym gospodarka jest, nie na poziomie gospodarka to przedsiębiorcy, bo oczywiście też przedsiębiorcy, tylko to właśnie to, co robi dla ludzi, tak? co realizuje, jak spełnia nasze potrzeby. Tak? Jak byś chciała ty, żeby ten wizerunek może, jakbyś chciała, żeby wyglądał właśnie ten wizerunek lewicy w kontekście właśnie tego rozumienia gospodarki, bo ja myślę, że to jest do odwrócenia. Jak myślisz, że jakbyś chciała, jakbyśmy mogli to zmienić? Wiesz, nie wiem, czy jestem w stanie ci teraz podać, wiesz, jakąś taką od razu receptę, jak to zmienić. My powinniśmy o tym coraz więcej mówić, o tym, jak my to widzimy. Znaczy się lubi sklejać tylko z postulatami prawnoczłowieczymi, ale my rozumiemy gospodarkę i dlatego tak się nią interesujemy, bo to są postulaty prawnoczłowiecze. Znaczy, my lewica widzimy gospodarkę jako coś, co powinno nas w naszym człowieczeństwie wspierać, a nie tylko robić z nas jakieś takie małe trybiki, które coś tam nie wiadomo co i nie wiadomo dla kogo mają budować. Bo tak to jest teraz przedstawiane, że my wszyscy pędzimy w tych kółeczkach naszych, jak te komiki. Tak, ale nie wiadomo do czego te kółeczka są podpięte, nie? Więc może warto w końcu zadać to pytanie i lewica je zadaje, ale w sumie to za czym my biegniemy, nie? Dokąd prowadzi ten wyścig? I myślę, że to jest dobre lewicowe pytanie, żeby dokąd prowadzi ten wyścig? I powiedzmy o tym, że my w sumie mamy pracować dla siebie, dla własnego jakiegoś dobra, poczucia bezpieczeństwa, rozwoju, korzystania z tych zasobów, którymi my jesteśmy. Tak? Siebie nawzajem, wzmacniania się, robienia naprawdę fajnych rzeczy, a nie bycia zmuszanym do robienia jakichś byle jakich, byle tylko, nie wiem, przeżyć i spłacić kredyt na mieszkanie. Nie? Dziękuję. Bardzo, bardzo dobrze to wydaje mi się konkluduje jakby tą taką część, którą zaplanowałem dla was. No i ja teraz bardzo chętnie bym przyjął jakieś pytanie, jeśli się jakieś w internecie pojawiło, to też, ale o to pytanie z gromadzą. Czy ktoś ma jakieś pytanie? Tam mamy pytania, ja przekażę. Ten jest. To ja mam pytanie, bo jestem z Podkarpacia, z miasta takiego powiatowego. I mam pytanie, bo na przykład jak wracam do domu, to ten jest przystanek autobusowy i właśnie
właśnie, czy lewica chce jakby poprawić komunikację, bo żeby więcej autobusów kursowało, to na przykład tam, gdzie mam mieszkanie. I też mam takie pytanie, bo jakby mężczyźni, tak jakby z rośnicy, zauważyłem, że jakby mniej studiują i czy ten program, ten 1000 zł dla studenta pomoże zmienieniu, tak jakby, żeby tych biedniejszych rodzin mogły mężczyzn do tych studiów. Dziękuję za pytania. Ja Marcie to przekazuję ten mikrofon. Ty musisz mi się trzymać, a pójdę potem. Tak, oczywiście my mamy w swoim programie to, że zależy nam na tym i to jest dosyć podstawowa rzecz, żeby korzystać ze swoich państwowych, narodowych zasobów, przywrócić i odbudować komunikację zbiorową. Ja wiem, to jak jesteśmy we Wrocławiu i tutaj jak nie dojadę tramwajem czy autobusem, to nawet kurczę dojdę, wezmę rower i dojadę, to się zmienia, jeśli jedziemy w takie miejsca w Polsce naprawdę wykluczone. I przez to właśnie nie korzystamy, nie dajemy możliwości rozwoju osobom mieszkającym w takich małych miejscowościach. Nie każdy jest na tyle uprzywilejowany, że stać go na prywatny środek transportu i swobodne korzystanie z niego. Myślę, że ten pomysł z 1000 zł za studenta jest na pewno czymś pomocnym. Trochę szerzej otwierającym możliwości na kształcenie się. Natomiast to jest za mało. My myślimy o tym, żeby wesprzeć takie prawdziwe utrzymanie osób studiujących przez zapewnienie tych miejsc dostępnych w akademikach, czy nawet przywrócić te wszystkie stołówki akademickie itd., itd., zapewnić materiały, zapewnić prawdziwie darmowe studia. Tak, żeby osoby mogły naprawdę korzystać z tego, z czym się urodzili, jeśli mają taką chęć, możliwość, chcemy tę możliwość dać. Bo to jest straszne marnotrawstwo, zamykanie kogoś w miejscu, które tak naprawdę nie korzysta ze wszystkich jego możliwości. No? Gdzie nie może się rozwijać, gdzie nie może robić fajnych rzeczy, gdzie jest wykluczony komunikacyjnie. To jest też jeszcze jedna rzecz, dlaczego to jest takie ważne. My jesteśmy, tak jak już niedługo cały świat, społeczeństwem starzejącym się, u nas to idzie szybciej. Nasze zasoby osobowe będą coraz mniejsze. My się oczywiście możemy wzmacniać, przyjmując migrantów, bo to się też będzie wydarzało, ale to nie wystarczy. My musimy zacząć dbać o nas samych, o właśnie zdrowie, o możliwości przemieszczania się z miejsca na miejsce, o takie bezpieczeństwo nasze codzienne i wykształcenie, i rozwijanie się, i włączanie, i dawanie możliwości dobrej pracy, godnej pracy. Już przekazałem mikrofon osobie, która zaraz zada pytania. Ja jeszcze dodam od siebie, że w kwestii trochę wsparcia dla studentów, to też jest kwestia stypendium socjalnego, które właściwie od kiedy pamiętam, ono było niedostępne w praktyce dla osób, które mogły z niego skorzystać w sposób taki adekwatny, bo po prostu należało specjalnie zaniżać sobie dochód, żeby albo mieć możliwość zaniżenia tego dochodu rodziny, żeby móc sensownie z niego skorzystać, ponieważ przy tak niskim dochodzie bardzo trudno byłoby rodzinie wysłać dziecko na studia, młodą osobę. No i to dotyczy właściwie wszystkich celowych świadczeń w Polsce. No to jest właśnie pole, w którym jest sporo zaniedbań. To znaczy się, jakby świadczenia są celowe, czyli powinny realizować cel ustawowy.
Natomiast bardzo często dokładnie, bez waloryzacji, czy ustawiając już na poziomie takim niskim, dokładnie tego nie robią. Więc jakby tutaj Lewica zawsze będzie stać na tym stanowisku, że trzeba to prawo, które stanowimy, te brać na poważnie, a nie tylko je markować, tak? Nie robić tego teatru, tak jak w przypadku Rady Polityki Pieniężnej ze stopami procentowymi. Nie markujemy działań, tylko tak jak Marta powiedziała, idziemy i robimy. Także proszę o to pytanie. Trochę pan uprzedził moje pytanie, bo chciałem właśnie zapytać, czy podejrzewają państwo, że jest szansa na obniżenie w kolejnych kwartałach stóp procentowych? To jest drugi pobyt. No teraz mieliśmy 0,75%, tak? Obniżone stopy procentowe. W związku z tym najprawdopodobniej w najbliższym czasie obniżone nie będą. Natomiast możliwe, że jeszcze w tym roku ekonomiści się oczywiście dyskutują, ale całkiem sporo tutaj osób z branży twierdzi, że jeszcze może jakaś jedna paczka w tym roku będzie. No a potem to zobaczymy, co się ułoży. Natomiast jeśli chodzi o prognozy inflacji, no to one są te, które publikują banki komercyjne. No wszyscy są zgodni, że inflacja będzie spadała. Tak? W związku z tym pytanie jest raczej tylko o ile i kiedy te stopy procentowe będą obniżane. Natomiast na pewno tak to będzie. Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania? Czy ktoś ma pytania już z tamtej strony? Proszę. Na czym ma polegać program gwarancji zatrudnienia? Na przykład osób, które mają bardzo dziwne zawody? Marta, to jest do ciebie pytanie, zdecydowanie. Bardzo dobre pytanie. Masz, dostaniesz ten taki... Mam w pasie mikrofon. Program gwarancji zatrudnienia polega na tym, że samorząd znajduje pracę jak najbardziej odpowiednią do kwalifikacji, ale jednocześnie w programie gwarancji zatrudnienia to są prace o tak naprawdę zbliżonym do minimalnego wynagrodzenia, więc tu jest generalnie kwestia otwarta, bo tak jak się przeprowadza te pilotaże na świecie, póki co to zwykle są jakieś na przykład proste prace porządkowe, bo to jest coś najłatwiejszego do zorganizowania. U nas w pracach interwencyjnych, tylko że tutaj charakter nie jest akcyjny, tylko ciągły. A jakie to są prace? Bo Iwo, ty trochę rozpisywałeś się też w swojej książce na temat tego, jakie to mogą być prace, bo może coś tam zagrać. Generalnie taki przykładek są za granicą, we Francji, w Belgii czy w Austrii, to cały ten system bardzo trudnie opiera się na przedsiębiorstwach społecznych, tak? Różnego rodzaju właśnie spółdzielniach pracy i tego rodzaju organizacjach, no bo ktoś tą pracę musi dostarczać. W sensie państwo, samorządy dają pieniądze, też dają pewne potrzeby, tak? Związane właśnie z tym, co w danym regionie, powiecie, jakie są potrzeby, tak? No bo chodzi o to, żeby robić rzeczy. Chodzi o to, żeby robić rzeczy potrzebne, tak? Żeby nie było tak, że nie wiem, płaci za zakopanie dołów, a potem za ich zasypywanie. Chodzi o to, żeby to była praca, która coś daje lokalnej społeczności. Tak? W związku z tym jest bank, idea jest taka, że generalnie powstają banki pracy, czyli lokalna społeczność decyduje o tym, co należy zrobić, tak? W pierwszej kolejności, w drugiej kolejności i tak dalej, i tak dalej. Państwo daje pieniądze i pomaga tworzyć albo wykorzystuje istniejące przedsiębiorstwa społeczne lub też tworzyć jakieś stowarzyszenia, no cały ten sektor, trzeci sektor tak zwany, który ma właśnie już bezpośrednio organizować pracę ludzi, wysyłać ich, no i zarządzać tym wszystkim, tak? Natomiast w związku z tym problem jest taki, że nie do końca to musi odpowiadać na właśnie to pani pytanie, kwalifikacją tych osób, które miały pracować, tak? Może tak być, ale nie musi, tak? No bo to niestety
Nie da się tak tego zrobić. No i teraz to jest tak, że przejściowa, prawda? Nie przejściowa. Przejściowa jest w tym sensie, że każdy może w każdej chwili odejść z tej pracy. Jak znajdzie lepszą pracę, no z różnych powodów, tak? No to nie ma tak, że podpisuje kontrakt na, nie wiem, 2 lata, czy ileś, i po prostu musi tam pracować, tak? To też wpływa na to, jaka praca to może być oferowana. Co nie zmienia faktu, że jeżeli ktoś ma jakieś rzadkie kwalifikacje i jest w stanie pokazać, że te jego kwalifikacje są przydatne w danej społeczności i rzeczywiście coś fajnego może robić z tymi rzadkimi umiejętnościami, no to tak nie zostanie utworzone miejsce pracy dla takiej osoby, tak? No tak, można też sprawdzić, czy tego typu praca chcemy, żeby została na stałe, tak? Skoro do tej pory nie była świadczona. Tak, tylko że tutaj wchodzi właśnie ten element, o którym Marta wspomniała, czyli kwestia tego, że ideą tej branży zatrudnienia jest właśnie to, że ta praca jest nie, taka, że można do niej przyjść, odejść przejść, odejść, i w związku z tym ona jest taka mało stabilna, w związku z tym jest mało płatna, tak? W związku z tym, natomiast jest to punkt wyjścia do tego, żeby ktoś właśnie na przykład oswoił się z rynkiem pracy. Jeżeli by się okazało, że jest popyt na taką pracę, no to jak najbardziej taka osoba potem może założyć, nie wiem, własną działalność, czy dojść do wniosku, że będzie to robiła na własny rachunek za stawki wyższe, tak? Więc to też należy pod tym kątem na to patrzeć jako możliwość właśnie czy testowania jakichś pomysłów, rozwiązań i tak dalej, i tak dalej. Ale natomiast jest to, no, jest to tutaj, no nie jest tak, tak, bo w relacji zatrudnienia chodzi też o to, że osoby, które na jakiś czas wypadają z rynku pracy, albo w jakiś sposób tracą pracę, którą wykonywali dłuższy czas. Odnalezienie się na tym rynku pracy to jest absolutnie traumatyczne przeżycie. I to często nie widzimy tego, to jest niezauważane, jaki to jest problem. Natomiast to wyciągnięcie ręki i powiedzenie, dobrze, nie wiesz, nie umiesz się odnaleźć, ale spróbuj. Zacznij od tego i zobaczymy, gdzie cię to zaprowadzi, nie? Damy ci tą pierwszą, wyciągniemy rękę, wyciągniemy cię z tej paniki, z tej traumy, w której jesteś, i będziemy cię wspierać w drodze do szukania czegoś lepszego i dalszego rozwoju. To naprawdę bywa krokiem drogi. Osoby, które są zainteresowane, tak, bardziej właśnie tym kontekstem programu gwarancji zatrudnienia. W tej formie, w której ty w swojej kampanii proponujesz, to on jest właściwie odwzorowaniem tego, co wynegocjowaliśmy w programie wspólnym Lewicy, czyli likwidację wysp bezrobocia. To są właśnie te przykłady tych na przykład powiatów, które mają szczególnie wyraźnie wyższe wskaźnik bezrobocia niż w otoczeniu. Co jest fatalną sprawą, oczywiście, naprawianą, jak mam nadzieję, słyszycie z naszej rozmowy. Natomiast wcześniej Marta przeprowadziła też taką rozmowę wcześniej z Iwo i z Adrianem Rozwadowskim. Jest nagranie na stronie Marty, www.martastozyk.pl, sobie możecie to znaleźć, posłuchać. Zachęcam gorąco. Ale tak, jest też taka książka, w której Iwo napisał wstęp, czyli w sprawie gwarancji zatrudnienia powinna Czarnewa. No i ona to tak tam to w króciutkiej książce bardzo ładnie opisuje. Można sobie w paru miejscach taką książkę kupić. To jest to. No i jejku, to jest super sprawa w ogóle, ta gwarancja zatrudnienia. Zresztą będę do tego wracał. W sensie, ja słyszałem ostatnio polityków innej opcji, tak strasznie mówili o tym, jak to praca jest ważna, wiecie. Że to jest ważne, najważniejsze, docenić ten, żeby w ogóle w pracy muszą pracować. Ale jakoś ta koncepcja do nich nie dociera, nie? A tutaj lewica od tej strony pracy tak mocno. Bardzo mocno. Konkretnie, tak. W sensie nie zostawiamy nikogo, kto chce znaleźć pracę samemu, tak? W sensie kto szuka pracy. Właśnie wiem, co chciałem powiedzieć, zanim się rozproszyłem właśnie tymi politykami innej opcji. Wspomniano już parę razy bez nazwiska, ale to teraz może profesor Pyrowicz z Rady Polityki Pieniężnej. Ona jest ekspertką od
uczciwy. I jakby to naprawdę się znalazł sprawę. Jakby ona też wie, że przy obecnych warunkach, przy podniesieniu do tych 100% też nie spodziewa się większego, dużego wzrostu bezrobocia, ale tak jak Iwo trochę powiedział, że to trochę bez znaczenia, ale to bez znaczenia jest wtedy, kiedy się patrzy na liczbę, a niekoniecznie na te doświadczenia tych pojedynczych osób. Bo ty Marta powiedziałaś, jak coś się takiego wydarzy, to coś, co się może wydarzyć, to w jakimś jednym powiecie jest fabryka, która zatrudnia większość osób i ona pada i to jest to, co się może wydarzyć. Na statystykach ogólnokrajowych to będzie takie, wiecie, nic. A dla całego powiatu to będzie katastrofa. Po prostu, bo nagle po prostu nikt dookoła nie ma pieniędzy, nawet nie ma od kogo pożyczyć. Także się tylko chwilówka z najwyższej. Widzę Wałbrzych, nie? Historia. Tak, więc jakby no, Wałbrzych to już w ogóle, bo to jest w skali, jakie duże miasto, nie? Ale po prostu wiele takich punktów, takich poziomu tego makro, tego dużego obrazka, to one są niewidoczne. Natomiast samo to właśnie profesor Tyrowicz, Joanna Tyrowicz wspominała, że w jednym z opracowań, czy podcastu, nie wiem, że szukanie pracy w Polsce trwa 8 miesięcy plus. To jest bardzo, bardzo długo. To jest, jak ktoś wypada z tego rynku pracy, o tym powiedziałaś, to szuka i szuka i szuka pracy. No to w tym przypadku by nie mógł. Tak długo szukać, przynajmniej już to przez lat. Okej, okay, czy jeszcze są jakieś pytania? Czy coś chcecie jeszcze dodać jeszcze takiego tematu może pieniężnego bardziej niż ja wiem, że my lubimy o tej gwarancji zatrudnienia, bo się taką trochę zgrają mocno z gwarancji zatrudnienia, ale czy jeszcze chcemy coś na koniec dorzucić tego głównego tematu pieniężnego? Albo w ogóle coś innego? Masz open mic, bo jeszcze chciałem wspomnieć o gwarancji. Jedna, dobra, pozwolę, bo lubię. I my nie wiem. Dobrze, to może o pieniądze już za chwilę też powiem. Ale generalnie jeśli chodzi o gwarancję zatrudnienia, tutaj mi się tak nasunęło, skojarzyło a propos właśnie tych pojedynczych fabryk, których upadek może spowodować właśnie taką katastrofę na lokalnym rynku pracy. No to nawet jeżeli taka jedna fabryka nie zbankrutuje, no to na drugą sprawę rząd, właściciel tej fabryki rządzi całym powiatem, tak? Już nie wspominając o wielu przykładach polityków, którzy zostali politykami dzięki temu, że po prostu kazali wszystkim swoim pracownikom głosować i każdy fajnie głosował, no bo na czym stracić pracę, tak? Natomiast pracownikom na przykład urzędu gminy. Na przykład też, no masa przykładów naprawdę by się znalazło. Natomiast świetnie z punktu widzenia gwarancji zatrudnienia wygląda w ten sposób, że no taki bat na pracowników znika, tak? Bo pracownik może powiedzieć, że hola hola, no ale jak nie, no to ja pójdę sobie pracować właśnie w ramach gwarancji zatrudnienia. Może nawet mniej zarobię, ale nie będzie żadnego mobbingu, nikt nie będzie mnie tu traktował jak nie wiem kogo, tak? Jak to nikt nie będzie mną pomiatał. W ogóle warunków pracy żadnych nie przestrzegał, PHP i tak dalej, i tak dalej. Także to jest też takie sposób właśnie przełożenia na warunki pracy nawet tam, gdzie ta praca jest, tak, że no, albo kwestia na przykład dojazdów, tak, no, przecież wiadomo, że cała masa ludzi dojeżdża do Wrocławia, tak, nawet jeżeli powiedzmy są te lepsze możliwości dojazdu. No ale ile to godzin zajmuje, tak, na przykład ja jeżdżę autobusy do Amazona i te autobusy jeżdżą spod Kamiennej Góry, tak, no to jest, nie wiem, 2-3 godziny w jedną stronę, bo one tam te wszystkie wioski objeżdżają. No to pracujesz 8 godzin i 6 godzin jeszcze jesteś, no nie będzie 4. Plus 4 godziny jeszcze jesteś w trasie, tak? No tak jakbyś pracował 12 godzin na tą sprawę, no bo co w tym autobusie można zrobić? No odsypiać, no to jak się śpi w autobusie na siedzeniu, tak? No a ludzie dojeżdżają, więc co prawda mówimy, że jest niskie stopa bezrobocia, ale jakby tak poskrobać, to się okazuje, że ludzie pracują, ale co to jest za praca, tak? I w tym momencie, no w takiej Kamiennej Górze ktoś może powiedzieć, okej, okay, w takim Amazonie może i zarobię tam, nie wiem, te 500 zł więcej, ale jeżeli wezmę pod uwagę, że pracuję tu 12 godzin, a nie 8, to może ja za te 8 godzin popracuję za mniejsze pieniądze, ale za na miejscu, tak? Będę miał czas dla rodziny, dla siebie. Więc o tym też trzeba myśleć, tak? Że są też tego aspekty, które się nie pojawiły, a na pewno są tutaj istotne, a propos właśnie tych miejsc, o których było wspomniane. No właśnie, jeszcze tak parę minut na koniec, bo zadotowałem sobie, ale w pierwszej części pytań nie ma już więcej. To ja zadam pytanie, które sobie wynotowałem. I to jest jakby kwestia tego, kto ma ten nasz mógł. Jakie są tego konsekwencje? No bo było o tym, że podnosiły to procentowe,
i to jest transfer od tych, co mają kapitał, mają przynajmniej ten pieniądz, na przykład złoty, tak? Czyli mamy ludzie, co mają złotego i kupują te obligacje, a ci, którzy się zapożyczają, to wypożyczają się drogo. No dobra, a kto kupuje te? Kto kupuje te obligacje? W sensie, jakie to ma znaczenie? Jak to jest w Polsce? I jakie to ma konsekwencje? Dobra, za dużo pytań. Ale wiesz do czego już idę. Miny robię, bo tutaj jest trudno w prosty sposób odpowiedzieć na to pytanie, tak? Że to jest wyzwanie. To musicie śledzić chyba na Twitterze, żeby na studiach chyba się zapisać. Bardziej. Bo kwestia jest taka właśnie, że no ten dług publiczny ma formę obligacji skarbowych, tak? I te obligacje skarbowe pełnią wiele różnych funkcji. Dużą ich część mają banki komercyjne i mają z różnych powodów, bo tu dużo było o tym mowy. One są również, no jak ktoś odkłada w tych prywatnych, jak PPK, tak? To jest pracownicze plany kapitałowe, PPK, no to na nowosłowie też odkłada w formie obligacji, tak? W większości. Tak? Więc całe OFE to też na dobrą sprawę tam. 60 czy 80% to były obligacje. Gwarantowane przez państwo. Już zostawmy ten temat. Więc można powiedzieć, że w teorii dzięki temu, że banki zarabiają na odsetkach z obligacji, no to my możemy mniej płacić za usługi bankowe. Tak? Praktyka to jest tam już, może być różna, ale teoria taka jest. Tak? Więc no i oczywiście całkiem sporo ludzi inwestuje w najbezpieczniejsze instrumenty finansowe, którymi są obligacje skarbowe. Tak? No, są takie, to jak ktoś ma możliwość oszczędzania, to polecam, bo obligacje są indeksowane inflacją, można sobie kupić bardzo prosto przez stronę internetową. I one są oprocentowane w ten sposób, że jest inflacja tam plus 1%, tam plus 2%. Tak, nie trzeba się bać inflacji. Jak to kupić? To nie będziemy tego spłacać? Znaczy, to nie będziemy tego spłacać? To nam my dostaniemy te odsetki. My dostaniemy te odsetki. Natomiast generalnie pytanie jest oczywiście, które się pojawia, tak, że no okej, no to my będziemy, to państwo, tak powiem, nam jako obywatelom te odsetki spłaca. No ale nie tak, że każdy dostanie porówno, tylko dostaną ci, co mają obligacje, a ci, co mają obligacje, to nie są ci najbiedniejsi, więc to też te kwestie redystrybucyjne mają znaczenie. Ale są głośni, bym zauważył. No ale nie, ale chodzi mi o to, że no proszę, jest tutaj ziarnko prawdy, tak? Te wszystkie osoby mówią, że hola, okej, że to nie ma problemu, że będziemy spłacać, że obligacje, że to, że dług publiczny nie ma znaczenia i tak dalej, ale te pieniądze do kogoś trafiają, tak? Nie trafiają do najbiedniejszych, tylko trafiają do najbogatszych, więc to po prostu powiedzieć, okay, że to nie jest takie czarno-białe, że tutaj są różne minusy. Oczywiście są podatki i inne sposoby, żeby wyrównać te strumienie i żeby to tak zrobić bardziej uczciwie, ale nie można tego tutaj ukrywać. Natomiast w związku z tym to, co wspomniałem, to było zresztą pytanie, raczej stopy procentowe niskie, a nie wysokie, bo to sprzyja właśnie temu, żeby ludziom żyło się lepiej, bo mieli więcej pieniędzy w portfelu, a mniej musieli wydawać na zyski banku. A jest tak, żeby bogaci nie bogacili się cudzą pracą, a biedni, żeby nie tracili na kredytach, które zaczynają więcej. Okay. Ja rzucam okiem w stronę zespołu technicznego, czy my mamy jeszcze jakiś czas i czy chcemy go w ogóle wykorzystać. No, może jakieś pytania to. A bo jakieś pytania z internetu się może pojawiły? Nie, to jest dobrze. Nie, to jest jeszcze czas szybko płynie, ale... Ale trzeba też z wyczuciem. No to zacznijmy to. Ja dziękuję. Ja prowadzenie zakończyłem, więc może pozwolę naszej głównej gospodyni powiedzieć cześć. Ja również dziękuję wszystkim osobom, którym chciało dzisiaj tutaj przyjść. Natomiast wszyscy, którzy widzą nas online, no chciałabym, ale ja kiedyś, ja jeszcze spróbuję Iwo namówić, żebyśmy się o temacie MMT jeszcze częściej, jeszcze przynajmniej kilka razy spotkali, bo to jest duży temat.
I on zawsze będzie wracał jeszcze, ta droga w opowiadaniu dopiero została napoczęta przez nas tutaj też. A to jest fajny temat. Myślę, że po tym naszym spotkaniu widzicie, że to jest takie, można sobie to wyobrazić, to nie jest jakaś fizyka kwantowa. Oczywiście jak wszystko można wejść głębiej, wtedy się rzeczy robią bardziej skomplikowane, ale można objąć rozumem to, w jaki sposób obecna powszechna narracja może nam się nie podobać. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Ci Iwo i bardzo dziękuję Ci Sławku. Było super się z Wami tutaj spotkać i o tym porozmawiać. Jeszcze się w kuluarach.